Dzień dobry, kochani, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek bardzo wyjątkowy, ponieważ spełniłam jedno z moich takich największych marzeń. A uwaga, uwaga, o kim mowa? Ta-da! Przywitaj się! Przywitaj się z widzami, Sionko! Tak, kochani, kupiłam pieska. Jest to piesek rasy dalmatyńczyk i ma na imię Shelby. Ja jej zmieniłam imię w sensie takim, że na rodowodzie ma Becky wpisana, aczkolwiek w ogóle nie reaguje na te imię i tak naprawdę niezbyt mi się podoba jej imię. Także postanowiłam ją nazwać Shelby. Tylko dlatego właśnie, że ulubionym samochodem na świecie ogólnie jest Mustang GT500 Shelby. No i sobie tak myślę, Shelby, ale super w ogóle, Shelby, Shelby, Shelby. Co? Fajnie to imię brzmi, nie? Jadąc schodami do góry na galerię, w tym samym momencie, jak o tym pomyślałam, odwróciłam się i patrzę na parkingu, stoi Mustang Shelby. Tutaj w ogóle szybko fotkę mu zrobiłam, na pamiątkę po prostu, że istniała taka sytuacja, przeznaczenie istnieje, tak, kochani? Ejku, jak się co tak? Co jest ci tam? Co tam ci jest? Tam jest ci zimno, tak, Słonko? Dobrze. Teraz trochę wam o niej opowiem. Zresztą pójdziemy sobie na ogród, bo tutaj jest ciemno. Biedactwo, taki upał dzisiaj, słuchajcie. Proszę państwa, w odcinku nie będzie koni. Także niektórzy się zawiodą, którzy nie lubią psów, aczkolwiek myślę, że psy naprawdę są też częścią mojego życia i naprawdę nie wyobrażam sobie teraz żyć bez psa. I teraz pewnie będą pytania, bo część z was wie, że mieliśmy psa Tofika. Ja wam o tym nie mówiłam, bo tak naprawdę stwierdziłam, że bez sensu wszystko w internet dawać. Słuchajcie, Tofik zaginął pół roku temu. Tak, dobrze, słyszeliście. Zaginął pół roku temu. Sprawa w ogóle zgłoszona wszędzie, gdzie się da. Na Facebookach, naprawdę na różnych grupach. Niestety okazuje się, że nie ma psa. Nie mam pojęcia. Na pewno nie uciekł sam. Nie ma takiej opcji, bo przez 10 lat, 11 lat jego życia, wypuszczaliśmy go zawsze tutaj przed dom i on się tam załatwiał. Oczywiście też do ogrodu wchodził i z powrotem przychodził od razu. I zawsze jak przychodził, to drapał w drzwi. No i pewnego dnia wypuściliśmy go jak zawsze. Pojechałam do koni. Ale jak już przyjechałam, to psa nie było. Szukaliśmy go prawie całą noc. Potem kilka dni później szukaliśmy go wszędzie na grupach. Cisza, nic. Nikt nic nie wie. Sąsiedzi nic nie wiedzą. Słuchajcie, nie wiadomo, co się z nim stało. Czy ktoś po prostu go porwał. Czy on gdzieś naprawdę poszedł. Co jest naprawdę... No, on tu znał okolicę całą, jak własną kieszeń. I zawsze wiedział, gdzie jest dom i gdzie wracać. Bo tutaj wiadomo jego zapachy. I nie ma po prostu psa do tej pory. I byliśmy załamani tą wieścią. Ja też właśnie strasznie mi brakowało tego, że przychodzę do domu i wiecie, i pies zawsze was wita, zawsze, niezależnie jaki on ma humor, zawsze was przywita. I tego mi strasznie brakowało i ogólnie naprawdę, no, taka pustka się u nas w domu zrobiła. Garfield jeszcze był, wiem o tym. No, ale niestety Garfielda też musieliśmy usłać, bo był chory. Także same pechy Siogi na ten rok się nam przytrafiły. No niestety. Dlatego taka decyzja, że kupię sobie psa i spełnię marzenie od dzieciństwa. Chciałam mieć właśnie dalmatyńczyka. Tylko wcześniej nie było to możliwe, bo wiadomo, ceny były inne, ja byłam też mała, mama nie pozwalała, wiadomo jak to było. A teraz po prostu mnie na to stać i stwierdziłam, że muszę kupić dalmatyńczyka. Zresztą zobaczcie na nią. Shelby! Cłogo! I sugerujcie się obruszką. Obruszka to Garfielda taka była. I tak na razie tutaj ubrałam spokojnie.
Ojejku, pieszkowi za gorąco jest, tak? Co ty podłogę liżesz? No mama się ucieszy. Chodź. Dawaj. Idziemy na dwór. Idziemy. O tak, ojeju. A może ty nie chcesz tej obruszki? No to czekaj, to ci zlejmy, jak nie chcesz. Poczekaj chwilkę. Ja wiem, proszę państwa, że najlepsze są szelki, także spokojnie, będzie miała szelki typu guar na 100%. Tylko chcę, żeby bardziej podrosła, bo bez sensu jej kupować teraz, jak ona za 2 miesiące zmieni rozmiar o 2 rozmiary w górę, także no tak to jest. Gdzie ty tam idziesz? Idziemy na ogród, chodź. Poszła. Obraziła się, albo chce swoje potrzeby załatwić. Samotności. Tak naprawdę, jeśli chodzi o to, to no na razie jest lipa, ale tak naprawdę wczoraj po nią jechaliśmy cały dzień, no to nie ma się co dziwić. Ona ma dopiero 3 miesiące, bo nie powiedziałam, fajnie. Widzisz, nie powiedziałam, ile ty masz lat, znaczy lat, miesięcy tak naprawdę, bo jeszcze roczku nie ma. Także Shelby ma 3 miesiące. What? Co ty tam robisz? Co ty tam robisz, słonko? Co ty tam robisz? Dzisiaj ją uczyłam w ogóle pierwszej sztuczki siat i jako tako coś ogarnia. Coś ogarnia. Zaraz pójdziemy na ogród. Pewnie się wyszaleje. Wybiega, kurczę. Super psiak. Super. O nie, ale moje sznurówki zostały, błagam cię. Super, tak. Tutaj sikamy, na zewnątrz. Dobry pies. Dobry. Super piesio. Super. Tak jest. Gratulacje. Patrzcie to, moi drodzy. Tato sobie zrobił jakieś takie narzędzie do czyszczenia słoików dużych. Nie wiadomo, co on to zrobił. Zostawił to oczywiście na ogrodzie. A Shelby sobie zrobiła to z tego oczywiście super zabawkę. Tylko myślę, że odczepię jej to coś same, nie? Żeby tutaj się nie zraniła, bo no. Tu jakiś pręt jest, nie wiadomo. I tak sobie wymieni pewnie, nie? Tak. Wymieni sobie na to inne. Proszę. Szmatka jest najlepsza. Tak. O. O. Ale to nie to samo. Ale to już nie coś. Nie to samo. To musi być to... na patyku. Tak. Oj, to nie to no, samo. No przesuńczko. Co, pokażesz ludziom, jak umiesz siadł? Ładnie? No to chodź, zobaczmy. Chodź, pokażmy. Tylko może na trawniku, bo tutaj... No to tak. Idziemy. Chodź, Shelby. Chodź, idziemy. Shelby, chodź. No idź szybko. Szybko. Nauczyła się skakać, bo wcześniej nie umiała. Przez murek. A już, już. Chodź, zobacz co mam. No nie zjadaj mi kamery. Proszę cię bardzo. Tak, to są smaczki Garfielda. No ale muszą się, żeby się nie zmarnowały chociaż. Siadł? Siadł? No, szybko już, załapała. Już szybko, nie? No. Jeden dzień jest u nas. Szok. Aha. Oj, coś tam swędzi. Coś swędzi, tak. No, to teraz jeszcze jak... druga opcja, daj łapkę. O. I stokrotkę też zjesz? Stokrotkę? Super. Czy jeździsz? Dobra. Dawaj, chodź, chodź jeszcze raz. No. Leniuszku. Ty, halo, co tam jest? Tak, o jaki jumper. Siad. Super! Brawo! Ślicznie, to teraz daj łapkę, uczymy się. No, teraz to będzie gorzej. O, leżeć, dobra. Sama się no. Dobra. Ale pozytywne wzmocnienie działa jak zarówno w treningu koni, tak i u psów. Tylko u psów szybciej. Mam wrażenie, że psy szybciej się uczą. Tak to się odbywa. Jak się obudziłam, to ona już była właśnie obudzona. No. Jak zaczęła, że otwieram oczy, to zaczęła werdać ogonem, nie? No. Cieszyła się, że pani czekała, się obudziła. Aż ja wstanę, nie? No. Dobra. Super. Coś ten kamyczek jej się spodobał. A ja nie wiem, czy to nie węgiel jest właśnie. A może ten z od grilla? Jeszcze to jest. Pokaż. No ta, no gdzie, no to węgiel. To weź, daj lepiej jabłuszko niż masz, ten masz węgiel. Jabłko. Ja myślałam, że to był kamyk. No nie, właśnie. Musi się na razie oswoić. Ona już siat umie w jeden dzień, to szersza bardzo. No, mądrusek to jesteś. To jest za dużo. O! O, co tam? Piłka gdzie jest? Shelby, gdzie piłka? Patrz. Przecież pies to ma węch, wiesz, z kilometra. Smaczek tam był? Z
Maciej, chodź, szmeczkaj, chodź, szmeczkaj. Siadł. Super. Dobry. Tak, dobre jedzonko dla kota, mówisz? Ale ty mi taki łuczkowi, patrz, taki... Dużo nie dostanie. No, troszkę. No dajcie mi, prawda? A dasz łapę? Nie łapę? Jeszcze łapę później. No, czekaj. Musi się nauczyć. Ja to tylko właśnie tak uczyłam, że on szukał, szukał i tak... Super! Widziałeś, trochę łapą podniosła? No. Żeby wiedział, to on sobie ten kryje. Sprzątanko. Tak, dawaj, no. Łapa. Łapa. Daj łapkę. Nie, chyba za jeszcze dużo, ogonem. Za dużo dla niej, no. Trochę, nie? Ta łapa. Jeszcze chyba to jest trudniejsza sztuczka, nie? No malutko. Musi tak jakby szukając się wkurzyć i tą łapą aż mi zacząć. No. I wtedy dostaje, nie? Że daj łapę, tylko trzeba położyć oczywiście z komendą. O. Nie no, ona... Znowu ją wzięła taki, głupawka. Jak taki źrebaczek. No, takie podskoki robi. To trzeba powiedzieć kolejnym źrebakiem? Będziesz kolejny? Będziesz? Będzie, piesiu! Bek! Chodź szybko! Szybi! Super pies! Super! Jezu, nogi się potyka twoje! Prawie wróciła! No. No bo tak podbiegasz pod nogi ty łobuzie, nie gryź kamery, mówię ci, ludzie, co tu się dzieje? Ona mnie atakuje! Proszę, masz, masz. O, teraz dała łapę, no, nie widziałaś, to no. Tak, to trzeba chyba tak że pod łapkę jej podejść, znienacka, nie? Nie, i ona wtedy... A pod... Super pies! Ale nie przyniosła. No dobra, ale no, on ma wiedzieć. No właśnie. To trzeba najpierw, że w ogóle idzie. Szebi! No tak, znowu kamerę będziesz wąchać. Tak, tak zjedz tu, tak. Szebi, no za idź, co? Zobacz, co Weronika ma, no. Szebi, aport! Chodź, chodź, chodź! Chodź, Szebi! Dobra. Znowu... Ale wiesz, co chodzi. Aport! Chodź, Szebi, chodź, przynieś! A nie przyniosę, a nie oddam. Ta trawa, ona się... No. Nie, tak się nie uda chyba. To chyba... Chodź przynieś, chodź przynieś, chodź! Super, dobrze! No, no. Prawie przyniosłaś. Prawie. Mała, miałaś przynieść. Może to jednak... Super, ona jeszcze łapę daje, Weronika. Tak? Tak. Daj łapę. Musisz pod rękę, pod łapę jej podnosić. No, daj łapkę. Łapka? O, tak. No i właśnie w ten sposób. I później znowu, nie? W nowym domku. A mój piesek bardzo lubi włosy, nie? No Boże. A jak będę chciała obciąć końcówki, to będę wiedziała... No dokładnie. Jaki skok. Co to było? Dobra, siad. Super. Nie no, jak psa nauczyć szczeniaka w jeden dzień siad, no. Nie wiem. I patrzy, co tu się dzieje. To najpierw... Aha, to idziecie razem. Super! Nie pójdź. Dobra, masz. Super pies. Co to było? Super, super. Teraz to zrobiłaś fajną rundę. O nie! Bierz Weroniki skarpetki, bierz! Nie moje buty, skarpety. Nie moje buty, nie! Nie! Dawaj! Dawaj kapki! Nie! Ja wiesz jaka gorąca woda? Ksk, ksk, ksk. Tak? No gorąca woda. Masz, nie gryź mi butów, nie! Nie, no na niej weź, ona nie ma od ciebie. Nie no, chodzi mi o to, że w zamian, bo... No w zamian. Kto zrobił dwie dziury w moich butach? Bierz, odkupujesz, za karę, odkupujesz. Tak. To wszystko trzeba będzie odkupić. Nie, czekaj, nie, bo tu za szai. Tam zabawkę masz swoją. Szai! Ty patrz jak skacze, skoczy. Chodź, 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 pani. Chodź, chodź. No, ona się nie boi wody, bo jakby się bała, to by no miała nie, uraz. Pewnie, że się nie boi. Już tu nie podeszła, przestań. Nie? Przecież pływałaś. No super! Zdolna jesteś? A ja myślę, że ona wcześniej pływała, wiesz, bo oni też mieli basen. No, no to ja może. Ja myślę, że ten pan chyba też wcześniej. Dlatego ona... Nie buty moje! Chodź, chodź, Szebi, tu!
Dobrze, bierz Weroniki skarpetki. Tak. Nie. Za karę. Bierz, bierz. Nie. Musiała wyjść z basenu. Tu masz, tu masz. Aport. Super pies. Brawo. Pa, no nie powiedzmy, że przyniosła, tylko no tak nieświadomie trochę. 20%. Ona teraz będzie podrapać w basenie, nie daj Boże. Chodź, na to. Robisz ją w konia. Super pies. No jak ty będziesz taka chętna do wody, no to kurcie. Szalona, bierz zabawkę. A jak to będzie spać? Jezus. A będzie o tym spać 3 lata, tak? Tak. A gdzie sobie poszłaś? Poszła o, sobie. Zapamięta, że tam, o właśnie, tam coś jest. To sobie kopię tam. Tam jakaś mucha była i Shelby, chodź. Shelby. Tam budowa tam jest, tam proszę nie brać nic. Nie, on tak wzięła korzeń. Widzisz, jaki mądry pies? Wzięła korzeń, żeby usunąć ten korzeń tam z tej budowy. Tak, na budowie sprzątnęłaś korzenik, tak? Mhm. Super. No, po co zabawka, jak lepszy jest korzeń? Teraz super się ścigasz, ty! Teraz już nie przynajmniej pod nogi nie podskakiwała. Nie, nie. Bierz ją z tego łóżka, no. No nie. Chodź, chodź, tam nie wolno. Nie. Nie wolno. Chyba te skarpety mają dla niej stanowcze. Nie wolno. Chodź. Wskoczyła, ale kurde, jumper się robi. Aport. Jak skacze. Super. Taka skoczna jesteś, wiesz? No. Ale ona się nauczyła dzisiaj. Bo? Bo ona mówi ci, jak wczoraj z nią byłam tu wieczorem, to ona taka ślamazara, tu w ogóle nie mogła wejść. Ja nie wiem, co to było. Myślę, co ona nigdzie w ogóle tam na płaskim żyła? Jak zwykle, a u nas to tutaj, wiesz, górka, pagórka, zawsze coś znajdzie. I się nauczyła dzisiaj. A jeszcze cały ogród w budowie, tak? Tak. Cały czas budowa. To tutaj jest ścieżka do zwiedzania. Tak. Ale tu masz wodę. Nie, wody. Tu nie. Masz wodę. Musi wyschnąć. Nie. Nie, gdzie tam wodę? Wiesz, jak już się w basenie wymoczyła, to ochłodziło ją, nie? No. Już picie jej nie chce. Teraz musi zwiedzić cały ogród. Mhm. Popsikać. Mówię, wszystkie narzędzia, wszystko co tu leży, bo budowniczy tak, musi zobaczyć. Być, no. Patrzek, do sąsiadów leci. Nakrało. Ty patrz. Co? Ty umiesz szczekać? Ty umiesz szczekać? Ani razu jeszcze jest szczeklaty. Ona wie, że tutaj my jesteśmy. Tak. I teraz widzisz. Ty, broni nas, ale to szczeniak to po prostu ma taki instynkt, fajny.